Czy jesteś gotowy usłyszeć coś nowego, prostego, nieoczekiwanego? Coś przeciwnego niemal wszystkiemu, co wmawiano ci do teraz. Na tym filmie przedstawię ci, jak wyzwolić się z jednego z najsilniejszych nałogów, w jakie wpędza nas społeczeństwo. Wyobraź sobie człowieka, któremu od wczesnego dzieciństwa podawano bardzo silny narkotyk. Jego działanie jest tak silne, że niemal wszystko, co ten człowiek robi, ma na celu zdobycie tego narkotyku. Kiedy ma go pod dostatkiem, to czuje się szczęśliwy, spełniony, ma świetne samopoczucie. Jednak brak tego narkotyku powoduje silną frustrację i przygnębienie. Tak się składa, że wszyscy jesteśmy pod wpływem tego narkotyku, a jest nim potrzeba aprobaty, szacunku i miłości ze strony innych ludzi. To właśnie dlatego, że czujesz potrzebę aprobaty ze strony innych ludzi i jesteś zniewolony. Bardzo łatwo jest cię kontrolować. Nie wierzysz? Przetestuj to na swoim znajomym. Kiedy się zobaczycie, powiedz mu: wyglądasz świetnie. Schudłeś może? Wyglądasz, jakbyś był przynajmniej o 10 lat młodszy. I zgadnij, jak zareaguje. Zgadnij też, jak się zachowa, kiedy go skrytykujesz. Pewnego razu profesor na jednym ze swoich wykładów powiedział, że większość ludzi bardzo łatwo pozwala innym kontrolować swoje samopoczucie za pomocą słów. Po tej wypowiedzi jeden ze studentów wstał i zaprotestował. To nieprawda. Mnie nie da się w taki sposób kontrolować. Wykładowca na to: zamknij mordę i siadaj, idioto. I zaczęło się. Jak pan śmie tak do mnie mówić? I pan jest profesorem? Po czym wykładowca zaczął przepraszać i tłumaczyć, że rzeczywiście mocno przesadził. A to po jakimś czasie uspokoiło studenta. Po chwili jednak profesor powiedział: widzisz, wystarczyło kilka słów, żeby doprowadzić cię do furii i kolejne kilka, żeby cię uspokoić. Twierdzisz więc, że nie można cię kontrolować? Mógłbyś powiedzieć, że przecież to jest ludzkie zachowanie. Tacy są właśnie ludzie. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy to ludzkie być małą małpką, którą kontrolują wszyscy dookoła? Ludzie, którzy tak robią, są jak roboty. Przyciskasz guzik komplementu i robot natychmiast reaguje. Jest zadowolony, cieszy się. Przyciskasz guzik krytyki, robot jest zdruzgotany. Ma zepsuty humor do końca dnia. Chcesz się dowiedzieć, co znaczy ludzkie zachowanie? Był pewien starszy człowiek, który od wielu lat codziennie rano chodził do kiosku kupować gazetę. Sprzedawca zawsze był wobec niego niemiły. Czasem nie odpowiedział mu na dzień dobry, czasem odburknął coś pretensjonalnie. Kiedy pewnego ranka syn tego mężczyzny zobaczył, jak jego ojciec jest potraktowany, zapytał go: dlaczego ciągle kupujesz gazetę w tym miejscu, gdzie sprzedawca jest tak niemiły? Nie możesz pójść do tego drugiego kiosku obok? A dlaczego to ten człowiek ma decydować o tym, gdzie ja kupuję gazetę? Czy to znaczy, że można być całkowicie odpornym na wszystko to, co mówią o nas inni ludzie? Tak. Jak to osiągnąć? Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że tak naprawdę nie potrzebujesz innych ludzi do tego, żeby być szczęśliwy. Nie znaczy to, że masz się nimi nie przejmować czy izolować się od nich. Wręcz przeciwnie. Kochaj ich i doceniaj za to, że są. Ciesz się ich obecnością, ale nie uzależniaj się od nich emocjonalnie. Kłamstwem jest, że potrzebujesz swojej rodziny, przyjaciół, dziewczyny czy chłopaka do tego, żeby być szczęśliwy. Możesz się nad tym zastanowić. Pewna młoda kobieta była w związku z bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Była mocno zakochana. Jednak została porzucona i bardzo cierpiała. Wierzyła, że to dzięki niemu była szczęśliwa, a teraz, kiedy odszedł, jest to już niemożliwe. Jednak minął pewien czas i doszła do siebie. Znowu była szczęśliwa, tak samo jak przed tym, kiedy go poznała. Okazało się, że on jednak nie był jej potrzebny do szczęścia. Teraz go nie ma, a ona jest szczęśliwa. Podobnie jest z innymi rzeczami. Nie jest ci do szczęścia potrzebny sukces, pieniądze, uznanie czy szacunek innych ludzi. Nie musisz też być kochany. Ty musisz kochać, to fakt. To jest twoja naturalna potrzeba, ale możesz się obejść bez miłości innych ludzi. Po drugie,
bądź świadomy tego, co się dzieje dookoła ciebie. Kiedy poczujesz jakieś negatywne emocje podczas kontaktu z innymi ludźmi, uświadom sobie, że to jest twoja sprawa, a nie ich. Możesz nie przyjmować niczego, co do ciebie mówią. Obserwuj swoje zachowanie i ich tak, jakbyś stał z boku, nie biorąc niczego do siebie. Kiedy zniknie ta desperacka potrzeba bycia lubianym przez wszystkich, bycia świetnie postrzeganym, bycia szanowanym, bycia kimś ważnym, to żadne słowa nie będą w stanie cię skrzywdzić. Będziesz wolny. Żeby to osiągnąć, nie musisz podejmować żadnego wysiłku. Musisz tylko to zrozumieć. Dlatego od dzisiaj obserwuj siebie tak, jakbyś stał z boku. Zobacz, jakie rzeczy cię denerwują czy smucą. Zobacz, kiedy inni ludzie przejmują nad tobą kontrolę. Bądź tego świadomy. Jeżeli będziesz tak robił, to już w ciągu najbliższych dni i tygodni zobaczysz znaczącą różnicę. Dziękuję ci za twoją uwagę. Jeżeli podobało ci się to nagranie, udostępnij je na swoim Facebooku, żeby twoi znajomi również mogli je zobaczyć. Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału i oglądania innych filmów. Pozdrawiam, Robert Marchel.